wchodzę na YouTube, a w szkole tam żadnych subskrypcji. Zostawcie suba. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś będzie taki krótki filmik o wszystkim i o niczym. Oczywiście dalej jestem na wolnym, choć aczkolwiek tego wolnego nie mam, powiem wam, bo cały czas coś robię normalnie. Tak jak pokazywałeś mi, już panele położyłem, wszystko dookoła już obrobiłem, listwy już są położone, wszystko już jest na swoim miejscu poukładane. No ale oczywiście z nudów, bo pogoda też jest taka, wam powiem, raz pada, raz nie pada, czasami słońce zaświeci, już nie wiadomo jak to się wybrać tak naprawdę. No i co, oprócz tego sobie wymyśliłem, żeby sobie jeszcze drzwi pomaluję, bo nie wiem, ale w Holandii w większości wszystkich tych mieszkaniach tego, to oni malują drzwi na taki kremowy kolor. Strasznie to wygląda, więc postanowiłem sobie też to odświeżyć i aktualnie działam przy drzwiach. Oprócz tego, wiadomo, kawcia musi być. Z rana musi być. Oczywiście nie jest tak rano, bo jest godzina 10 tak naprawdę. Trochę dzisiaj pospałem, ale też w nocy poszedłem późno spać, bo wczoraj malowałem drzwi, gruntowałem tak do godziny 9, coś z groszem w nocy. No i później co? Odpaliłem grę i zasnąłem. No i wstałem o 12 i poszedłem o 12 do wyra, no i trochę mi się dzisiaj pospało. Ale dzisiaj też muszę nadrobić, więc dużo pracy jest przede mną. W międzyczasie jeszcze skoczę do sklepu. No i zobaczę, coś jeszcze pokombinuję, więc zostańcie ze mną. Tymczasem dopijam kawę i będę się zawijał. Tak. Pokażę wam to jeszcze, jak to tak wygląda. Źle nie jest. Elegancja Francja. Dobra, mordeczki. To ja działam dalej. Widzimy się później. Jo! Tak, moi drodzy. Ja już jestem po zakupach. Na szybko tylko tak wyskoczyłem. Coś sobie kupić do tego dzisiejszego dnia, żeby coś porobić. I oczywiście mieć coś do roboty. Browarek. Oczywiście do pracy na wolnym przede wszystkim musi być, bo bez tego robota nie idzie. No oprócz tego co? Kupiłem sobie bagietkę, którą za chwilę opędzluję. Oczywiście podjechałem też pieskowi kupić takie sticky. O, ona wie, że to jest dla niej. Żeby miała też kabanosiki na wieczór. Oczywiście na słodko, dwa pączki. A bułeczki oczywiście na rano świeżutkie. Pamiętajcie, te piwko, żeby nie było, już jest po 12. Zośka. I jeszcze raz pączki. Iron. Nie wiem, czy pijać takie coś. To jest taki, jakby to powiedzieć, no jakby jogurcik, jakby taki nasz kefirek, można powiedzieć. No coś takiego, no. Takie kwaskowate. Ale bardzo dobre. Zazwyczaj do kebabów to sprzedawałem, bo to jest tureckie. Jak pali rura, to pomaga. O, ser. Oczywiście serek. Na śniadanie sobie kupiłem, nie wiem czy jadacie, ale ja na przykład lubię sobie opędzlować kreweteczki. I tu mam w takiej ostrej przyprawie już zamarynowane. Ja sobie je potem tylko wrzucę na patelkę i sobie lekko podsmażę. Bardzo dobre. Polecam. No i oczywiście jeszcze czteropak Heinekenka. Takie to zakupy, no. W międzyczasie jeszcze eleganckie akwarium widziałem, jak byłem po jedzonko dla Zośki. To zajebiste akwarium widziałem. 1000, chyba 93 euro, nie wiem, jakoś tak. Tam będzie nagrane, to sobie zobaczcie, ale naprawdę mega, mega akwarium. Tylko trochę drogie. No nic, zawijam się do pracy, moi drodzy. Najpierw coś zjem. Coś popracuję, a potem widzimy się znowu gdzieś w innym ujęciu. Yo! Ask the question.
you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we're taking. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. Hello. To co do mojej pracy. Jak widać, tu już drzwi pogruntowane. Tam jest i kor, jaki był wcześniej, to widać od razu, że to taki żółty, dziwny. No i co? No, obróbka już zrobiona. Znaczy tu, kto miał pieska od szczeniaka, to wie, że małe pieski uwielbiają obgryzać takie rzeczy. Więc tu już jest... Próg był w sumie do połowy zjedzony, a teraz już jest nadrobiony. Po gruntowaniu. Zaraz coś trzeba zamówić do jedzenia. No i jedziemy dalej z tym koksem. Więc jak co, to widzimy się na posiłku. Oczywiście na wolnym, do ciężkiej pracy można sobie zamówić jedzonko. Więc tu, moi drodzy, z los szef, tu dla mojego pieska oczywiście, ale to nie z los szef. Zamówiłem sobie steka, który wygląda elegancko. Krwisty takie, jakie lubię. Sałateczka. I do tego cheeseburger. I dodatkowo jajko sadzone na tym. Więc smacznego i zbieram się chwilę znowu do pracy. Yo! No i witam ponownie. Jak wiadomo, między pracą a przyjemnościami w tym wolnym moim trzeba oczywiście wychodzić co chwilę z pieskiem. Zobaczcie, jaką mamy pogodę. Tak jak mówię, raz słońce, raz deszcz, chociażkolwiek dzisiaj jeszcze teraz nie padało, ale już wszystko zaczyna kwiatami wysypywać. Jest fajnie cieplutko teraz. Pies biega zadowolony. Kto ma psa, to wie, że trzeba wyłazić. Pośmigamy, a potem bierzemy się dalej do roboty. O, jak fajnie słoneczko wyszło. Nie mogę się już doczekać, kiedy już będzie takie w pełni lato, co będzie się szło w krótkich spodenkach wbić na dwór. Jeszcze wieje, nie wiem, czy to będzie słychać, ale trochę wiatr zawiewa. Ale i tak jest przednia pogoda dzisiaj. Naprawdę przednia. No nic. Pozdrawiam wszystkich i lecę dalej. A widzimy się znowu później. A więc tak, kochani, tak wyglądają kreweteczki, które usmażyłem. To jest teraz po steaku, ale to już trochę minęło, bo już trochę też pracy zrobiłem. Tu przy okazji wam pokażę, jak odnowiłem wieszaki. Elegancko wyglądają, wszystko sam oczywiście robiłem. No i co, no jestem w trakcie dalej gruntowania, już pogruntowałem wszystko praktycznie. Zjem sobie teraz krewetunię. No a my niestety musimy się rozstać, bo Spinki już wrócił z roboty, a ja muszę wysłać te wszystkie filmiki, żeby po prostu mógł to zmontować i może jeszcze dzisiaj to wleci. No zobaczymy, jak będzie. Więc trzymajcie się, moi drodzy, mam nadzieję, was nie zanudziłem. Ja tak urlop spędzam, no tydzień bo tydzień, naprawdę szybko on leci, nawet nie wiem kiedy, ja za chwilę będę szedł do pracy. Więc widzimy się potem chyba w pracy. Chyba to coś mi się jeszcze uda nagrać w weekend. To wtedy dorzucę. Więc trzymajcie się. Do usłyszenia. I na razie. Yo!